boisko, które widać za moimi plecami, zostało wybudowane ze środków Unii Europejskiej, kosztowało ponad 300 tysięcy. Jest to oczywiście boisko wielofunkcyjne, można grać w 3 dyscypliny: piłka nożna, piłka ręczna, właściwie w 4, siatkówka i kosz, ale jak Państwo widzicie, też tutaj jest trochę innych urządzeń, jest budynek, są wiaty, jest lokalna siłownia, które były realizowane już ze środków, które sołectwo udało się pozyskać z różnych źródeł, również ze środków unijnych. I to, co tu w Kowańcu akurat, i nie tylko myślę, bo w wielu naszych miejscowościach, ale tu w Kowańcu zasługuje na podkreślenie, to ta aktywność i taka energia, która przede wszystkim jest wśród liderów tej społeczności. Mam tu na myśli panią sołtys Emilię Wołoszyn i Basię Anklewicz, ale ta rzesza ludzi, która chce wspomagać, chce wspierać i chce działać na rzecz swojej lokalnej społeczności, jest naprawdę bardzo duża i za to naprawdę duże ukłony, duże szapoba za tą aktywność, za to pozyskiwanie środków i za polepszanie sobie samemu tego życia, które tutaj się toczy. Gratuluję tego, co zrobiliście i wszystkiego dobrego na przyszłość. Infrastruktura, nowe miejsce dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych, sportu, czyli boisko, siłownia, przede wszystkim bardzo zintegrowało wieś. Spotykają się, panie ćwiczą, nawet w okresach takich, gdzie nie można skorzystać było, bo siłownia była zamknięta, ale ci, co nie mogą w terminach się dostać na rehabilitację, starsze panie, przychodzą również ćwiczyć, mimo że to jest, no dopiero dzisiaj otwieramy, ale no mamy tą inwestycję od ubiegłego roku. Jest to grant sołecki Urzędu Marszałkowskiego i naprawdę to jest coś, co Kowańcz nigdy nie otrzymywał. Jest to pierwsza jakakolwiek inwestycja taka na wsi, która... Mieszkańcy docenili to, że można coś otrzymać, że dla Kowańcza też coś się należy. Następną jak gdyby inwestycją już była boiska, ona była kilka lat przygotowywana, ona nie była tak z dnia na dzień, bo ta była, można powiedzieć, bardzo szybko w ciągu roku. Boisko, no niestety około chyba 5 czy 6 lat, no bo to prace, dokumentacja, pozyskanie środków, możliwości, ale w końcu mamy jedno i drugie. Koło gospodyń wspiera nas tutaj swoimi wyrobami, a że Polska i wieś, to Polska smakuje. Dodatkowo będzie panie animatorki kultury zabawią się z dziećmi, będą jakieś rzuty na bramkę, bo władzę musimy wykorzystać. Koło gospodyń zatańczy na szpilkach. Także mam nadzieję, a ognisko oczywiście to nie jest ważna rzecz. Muszę też dodać, że współpracujemy też i podziękować suma summarum sołectwom, bo dla sołectwa Karścino, dla sołtys Magdy Sałach-Paneckiej za wsparcie naszego też sołectwa, dla pani Renaty Klepuszewskiej, sołectwa Lubiechowo, dla Sylwii Żołnierczuk, sołectwo Krukowo. My tak po sąsiedzku tutaj się wspieramy.